Dzień dobry Państwu, a razem ze mną dzisiaj jest Ilona Lipińska, menadżerka klubu Archiwum. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Pani Ilono, jutro otwarcie gastronomii, Pani klub także wkrótce się otwiera. Na jesieni otarliście się o śmierć, ale wracacie. Jest do czego? Mamy nadzieję, po ostatnich postach i komunikacji z naszymi gośćmi, którzy od 18 lat nas odwiedzają, odzew jest bardzo duży i liczymy, że to pierwsze otwarcie, kolejne po otarciu się o śmierć, będzie naprawdę huczne. Czyli rozumiem, że ludzie wygłodniali są rozrywki, stanowczo, spotkania się stanowczo ze sobą. Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o obostrzenia? Od 15 maja zostaje otwarta gastronomia, jeśli chodzi o ogródki i na zewnątrz będzie można spokojnie usiąść, zjeść, napić się. Od 29 również wszystkie lokale gastronomiczne mogą się otworzyć wewnątrz w reżimie sanitarnym 50%. Czyli Państwo gości. Dopiero od 28. My klub Archiwum otwieramy dopiero 29. Chcemy to zrobić bezpiecznie, chcemy mieć możliwość również zaproszenia gości do środka. Na ogrodzie prowadzimy teraz ciekawy remont. Czyli i przygotowujemy wiele atrakcji. Tak. No dobrze, ale czy jest sens otwierać się tylko i wyłącznie w ogródkach gastronomicznych? Pytam o interes ekonomiczny stricte. Oczywiście, że wolelibyśmy otworzyć się w pełni. Wszystkie lokale, zarówno mój lokal, który reprezentuję, oraz wszystkie inne lokale, które znam w Radomiu, chciałyby się otworzyć w środku, ponieważ koszty prowadzenia działalności, te stałe, zawsze są wysokie. Jeśli otworzymy się tylko w części, czyli możemy otworzyć tylko ogródki, no to będzie nam ciężko zarobić na te koszty i to będzie tylko takie łatanie budżetu chwilowe. No i tu wywoła Pani temat pieniędzy i wydatków. Czy będzie dużo drożej, czy to będzie tak, że przerzucicie Państwo koszty, no bo już grzmiało o tym media, że w przypadku hotelarstwa tak będzie chociażby, że przerzucicie Państwo koszty tej pandemii na swoich klientów. Podwyżki będą na pewno, jeśli chodzi o napoje słodzone, takie typu, nie wiem, czy mogę wymienić, ale napoje jak słodzone powiemy, ze związku. To jest smak, cola, to nic się nie stanie. Typu cola, to oczywiście te podwyżki muszą być, ponieważ został wprowadzony nowy podatek cukrowy i to jest nieuniknione, bo bardzo wzrosły ceny. No to każdy zauważył, bo tam 4,60 zrobiło się 7 zł. Tak, więc tutaj niestety ta podwyżka będzie mocno odczuwalna. Jeśli chodzi o pozostałe produkty, będziemy się starać albo, żeby ta podwyżka była minimalna, albo żeby jej nie było, bo chcemy jednak przyjąć tych gości, chcemy, żeby do nas przyszli i chcemy nadrobić ten stracony czas. A są problemy z kadrą? Czy to jest tak, że ci wszyscy ludzie, którzy pracowali, czekają, czy znaleźli sobie gdzieś indziej pracę? Szczęście dla nich jest takie, że większość z nich znalazła jednak tą pracę. Nieszczęście dla nas jest takie, że już nie bardzo chcą wracać, ponieważ zaczęli swoją nową karierę i wiele z tych osób niestety do nas nie wróci. Musimy rekrutować nowe osoby. Myślę, że no musimy dać radę. Zawsze dawaliśmy radę i teraz też damy radę, ale na pewno jest ciężej. A kogo najbardziej brakuje? Jakiego typu umiejętności? Brakuje w ogóle kucharzy, tak już od wielu lat brakuje kucharzy, w zasadzie na każde stanowisko, od tego, od sprzątania, przez kelnerów, przez barmanów, tutaj są największe problemy. I uda się załatać te braki kadrowe do momentu otwarcia? Znaczy, jeśli chodzi o mnie, to już te braki praktycznie w 99% są załatane. Musimy sobie poradzić. Czyli rynek pracy się poprawi tak naprawdę z perspektywy Z perspektywy pracownika. On od wielu lat jest coraz lepszy, ponieważ jej stawki od wielu lat wzrastają. Ludzie już też i bardzo dobrze nie chcą pracować za małe pieniążki. Wolą, już musimy dawać te stawki coraz większe i ja akurat temu kibicuję. Przez Polskę przetacza się dyskusja, w jaki sposób należy dodatkowo doceniać tych, którzy są zaszczepieni. Czy podobałby się Pani taki pomysł, żeby na przykład osoby zaszczepione, nie wiem, nie były wliczone w te limity, które są, jeśli chodzi o gości w klubie, w gastronomii generalnie, albo na przykład taka opcja, że już wcześniej mogłyby osoby zaszczepione w pełni korzystać z klubu bez żadnych
obecnego reżimu sanitarnego? Ja mam wrażenie troszkę, że ten pomysł z nielimitowaniem osób zaszczepionych jest taki pozornym ułatwieniem dla nas, bo po pierwsze już nie chcę wchodzić w ideowe, jakieś tam ideowe kwestie, że odbiera się nam pewną wolność, zmuszając do czegokolwiek, aczkolwiek zachęcam do szczepień, ale myślę, że drogą, którą powinniśmy pójść, to jest edukacja, kampanie społeczne w mediach prowadzone przez rząd, rzetelna informacja i taka, faktycznie ludzie będą chcieli się zaszczepić, kiedy nie będą mieli wątpliwości i sygnały wysyłane z rządu czy z mediów nie będą sprzeczne. Czy nie chcielibyście państwo na bramce stawiać osoby, która by jeszcze dodatkowo sprawdzała, czy ktoś jest zaszczepiony, czy też nie? Ja też nie do końca bym chciała, żeby jakaś pani menadżer jakiegoś klubu z całą sympatią do niej patrzyła w to, czy ja się leczę, w co się leczę, czy ja się szczepię, czy się nie szczepię. To jest moja indywidualna sprawa. Nie uważam, żeby to był dobry pomysł. Mm-hmm. A jak wygląda w ogóle, jeśli chodzi o radomski rynek gastronomiczny? Czy dużo tych interesów upadło? Czy jakieś przekształcenia były, zmiany? Jak to wygląda w tej chwili? Myślę, że nawet wiele nowych lokali się otworzyło, więc dla naszych, dla klientów będzie naprawdę duży wybór. Od kilku wiem, że zmienili się właściciele, ale większość, zdecydowana większość wraca. Udało się przetrwać. Klienci nam mocno w tym, może nie mówię o moim biznesie, ale pozostałym pomagali, starali się jak mogli. Czyli udało się. Przesadzali trochę z tym narzekaniem. Nie, oczywiście, że nie, ale absolutnie nie, bo to że przetrwali jest wynikiem tego, że sami się albo zadłużyli, prawda, albo odebrali sobie i zainwestowali w to, żeby móc zapłacić pracownikom czynsze czy jakiekolwiek inne zobowiązania, więc to jest kosztem właścicieli. No dobrze, no to porozmawiamy jeszcze w ogóle o branży eventowej, jak to wygląda, bo gastronomia to swoją drogą, natomiast koncerty, imprezy plenerowe, duże wydarzenia, jak to będzie wyglądało? Mamy takie sygnały, że od czerwca, ponieważ też współpracuję z jedną z firm radomskich zajmującą się koncertami, mamy zaplanowane kilka koncertów już na sezon letni, więc patrzymy bardzo optymistycznie, ale ta branża dostała chyba najmocniej, bo była najmniej objęta tarczami i pomocą rządową. Zostało zwolnione około 95% osób, które pracowały, bo te firmy musiały tylko przetrwać, musiały sprzedać sprzęt, bo to były leasingi, były kredyty, samochód dostawczy, który dowozi sceny, czy jakikolwiek sprzęt, kosztuje samo utrzymanie, nawet jak stoi, to jest 5000 różnego rodzaju opłat rocznie. Więc bardzo ciężko, wiele firm nie wróci z tej branży. Mm-hmm. No dobrze, a te, które wrócą, to będą miały dla kogo pracować? No bo oczywiście każdy chętnie poszedłby na koncert, ale czy będzie tak, że będzie lęk ze strony ludzi, żeby pójść, że firmy też nie będą tak chętnie z państwa usług korzystały, te, które chociażby imprezy firmowe robią? Czy duże miasta, jak robią koncerty plenerowe, że na tym będzie można oszczędzać? Te miasta i te firmy i ludzie, wszyscy jesteśmy spragnieni kontaktów międzyludzkich, spotkania się z innymi osobami, wyjścia na koncert i to już jest ten moment, w którym chyba nie da się dłużej tego ciągnąć w ten sposób, jaki był. I też mamy tutaj przecieki z Polskiej Izby Techniki Estradowej, że to lato zapowiada się jednak optymistycznie. Jeśli chodzi o koncerty plenerowe przede wszystkim. No to otwieramy się w takim razie, proszę państwa. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Ilona Lipińska, menadżerka klubu Archiwum, była moim państwa gościem. Dziękuję. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia. Dziękuję.